Śmierć pod Smoleńskiem poniosła aż 96 osób, w tym politycy niemalże wszystkich ugrupowań, duchowieństwo, dowództwo i obsługa samolotu. To był po prostu szok. Mi się wydaje, że to był, dla mnie to był szok, bo ja akurat byłem na działce i się dowiedziałem przez telefon, że ona do mnie dzwoniła, że samolot, znaczy katastrofa była samolotowa i tyle ludzi zginęło. Myśmy się tak z żoną czuli w tym momencie, jakby ktoś z rodziny zmarł. Tak jakoś, no dziwnie było. Nie? Już 10 kwietnia na znak żałoby w Wejherowie pojawiło się setki biało-czerwonych flag przepasanych czarnym kirem. W wejherowskim ratuszu władze miasta wystawiły księgę kondolencyjną, przygotowały wystawę z wizyty Lecha Kaczyńskiego w naszym mieście, odwołały wszystkie imprezy oraz zaplanowane wcześniej spotkanie ugrupowania Wolę Wejherową. Nie wszyscy jednak samorządowcy odwołali zaplanowane wcześniej spotkania. 12 kwietnia w Pałacu Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej zebrała się Rada Platformy Obywatelskiej w powiecie wejherowskim. To już jest paranoja. To jest jak ktoś w rodzinie umarł, a będziemy dzielić już podział, ale mimo to, że ta osoba jeszcze jest w cudzysłowie ciepła. Osoby te nie przestrzegły najprostszej zasady żałoby narodowej i no, zachowały się bardzo nieodpowiednio. Zdaniem przewodniczącego PO w powiecie wejherowskim Józefa Reszkę spotkanie odbyło się według wcześniejszych ustaleń i nie było możliwości jego odwołania. Myśmy mieli zjazd Platformy wcześniej znacznie, przed tym tragicznym zdarzeniem i było ustalone wówczas, że na poniedziałek to będzie zwykłe zebranie rady, bo zjazd wybiera radę i rada musi się zebrać w ciągu 2 tygodni. I było zwykłe zebranie rady. Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że będzie ta tragedia. Posiedzenie rady odbyło się godnie, bo już nie było też możliwości. W niedzielę wieczorem jakby no, trudno było wszystkich odwoływać. One było w godzinach wieczornych. Wszyscy uczcili pamięć. Było bardzo krótkie, spokojne. Po prostu został spełniony pewien formalny wymóg zjazdu, który odbył się wcześniej, jeszcze przed tym tragicznym zdarzeniem. Spotkanie Rady w trakcie żałoby narodowej to nie jedyny kontrowersyjny akcent polityków Platformy Obywatelskiej w naszym powiecie. Na biurze poselskim jedynego posła z ziemi wejherowskiej nie pojawiła się flaga z czarnym kirem, czy jakimkolwiek symbolem żałoby umieszczonym w oknie. Nie ma żadnego usprawiedliwienia na ten temat. Bo wie pani co, my jako zwykli szari obywatele, nas stać na to, żeby pół godziny po ogłoszeniu tej tragedii iść do pasmanterii i kupić czarny kir, żeby zawiesić tą flagę. Ja rozumiem, że te osoby mogły się nie zgadzać z prezydentem, z rolą, jaką wypełniał, nie zgadzali się z partią, do której powiedzmy miał sympatię i należą. Jednakże i poseł, i przedstawiciele tutaj władz na powiat wejherowski są niejako wybierani przez lud, czyli są wybierani przez lud i służą ludowi, narodowi polskiemu, czyli powinni przestrzegać tych wszystkich doktryn uchwalonych przez państwo, a wiadomo, trwa żałoba narodowa. I nie powinni zachowywać się w ten sposób. No jest to karygodne i miejmy nadzieję, że ludzie to dostrzegą. 12 kwietnia poseł Jerzy Budnik był obecny w swoim biurze. Rano udzielał naszej ekipie długiego wywiadu w związku z tragedią pod Smoleńskiem. W zeszłym tygodniu zwróciliśmy się do posła z prośbą o przedstawienie swojego stanowiska w tej sprawie. Niestety poseł Jerzy Budnik odmówił wypowiedzi. W księdze kondolencyjnej umieszczonej w wejherowskim ratuszu nie zauważyliśmy też wpisu posła i starosty. Tylko Józef Reszkę wyjaśnił nam swój punkt widzenia. To ja myślę, że to jest prywatna decyzja każdej osoby i to należy tej osobie pozostawić, jak czci. Ja też byłem na pogrzebie pana marszałka Płażyńskiego, brałem udział w uroczystościach we mszach świętych, które w Wejherowie były. Przecież tu nie ma jakby, nie można nikomu określić, w którym miejscu i do której księgi kto ma się wpisywać. Tu jest przecież dowolność, prawda? Tak przynajmniej ja myślę, że mogę się wpisywać do tych, które chcę. Oczywiście każdy sam decyduje, czy powinien uczestniczyć w żałobie i w jaki sposób. Jednak rodzi się pytanie, czy przedstawiciele władz nie powinni być przykładem, zwłaszcza dla młodych pokoleń?